Ten kadr wygląda jak tapeta Windowsa. Cześć, witajcie. Wyjdziemy trochę sprzed tego komputera, pójdziemy na spacer. Jeśli chcecie zostać fotografami, to powiem wam kilka takich gorzkich prawd o tym zawodzie, zanim wejdziecie w to na poważnie, żeby was nie rozczarować. Może w ten sposób uratuję komuś życie, karierę, sens życia. Więcej czasu spędzisz przed komputerem niż robiąc same zdjęcia. Prawda może być zaskakująca, ale każde dobre zdjęcie zawsze wymaga chociaż tej podstawowej obróbki. Wiele osób mówi, że nie obrabia zdjęć, ponieważ według nich zdjęcie już na samym etapie jego robienia powinno być dobre i obróbka według nich jest w ogóle niepotrzebna. Jest to typowy argument osób, które nie potrafią obrabiać zdjęć. No bo kiedyś nie było Photoshopa, zdjęcia też powstawały, nie? Ale nie wiecie jednej rzeczy. Ja się akurat na tym nie znam, ale wiem, że w fotografii analogowej w tej ciemni zawsze przed takim finalnym wywołaniem zdjęcia można było poprawić kontrast, ostrość czy jakieś inne rzeczy w zdjęciu, zanim się je wywołało. A Photoshop jest po prostu cyfrową wersją tego w lepszym wydaniu. Także zdjęcie obrabiało się zawsze, tylko dzisiaj jest to bardziej zaawansowane niż to było kiedyś. Tam biegnie biegacz. Muszę zamilknąć. Obróbka zdjęcia nie ma poprawiać twoich błędów, nie ma zmieniać zdjęcia, ma je tylko upiększyć, nadać jego charakter, klimat. Mylnie podchodzi się też do pracy fotografa, że to jest tak naprawdę tylko przyciskanie przycisków, a nikt nie wie, że ten najważniejszy etap pracy jest właśnie przed komputerem. Nie wiem, czy wiesz, ale prawda jest taka, że zanim zaczniesz żyć z fotografii, upłynie naprawdę bardzo i to bardzo, 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 bardzo dużo czasu. Zależy, kto ma co na myśli. Ja myślę, że jakieś takie 2-3 lata minimum, jeśli planujesz robić to na poważnie. Bo jak nie będziesz tego robić na poważnie, to będzie to trwało jeszcze dłużej. Albo w ogóle się nawet nie zacznie. Budowanie portfolio fotografii trwa latami. Ja jak patrzę na swoje prace sprzed 10 lat, to tak patrzę na to i myślę sobie: a co to za gówno? Serio, kto tak nie ma, niech podniesie rękę. No. Generalnie trudno jest się wybić w świecie fotografii czy wideo i to nie jest kwestia zakupu samego sprzętu, bo to jest proste, wystarczy wziąć kredyt i ma się to, co się chce. Potem jak już kupisz najnowszy sprzęt, dowiadujesz się niestety smutnej prawdy, że zdjęcia nie robi sprzęt, tylko robisz je ty. I nawet mając najlepszy sprzęt w ręce, nic nie poprawi twoich skilli, umiejętności czy wiedzy na temat fotografii. Także musisz się ciągle rozwijać. Także podsumowując, przez najbliższe 2-3 lata albo mniej, w zależności od tego, jakie masz umiejętności, szczęście, znajomości itd., będziesz w fotografii zarabiać bardzo marne pieniądze. Albo groszowe. Albo będzie ci starczać na sam ZUS. Tylko. Albo ogólnie pewnego miesiąca zarobisz 0 zł. To też będzie spoko. Znaczy nie będzie spoko, ale w sensie spoko, że miej na uwadze, że tak może być. A jeśli systematycznie będziesz iść tą drogą, to wiedz, że za te kilka lat będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ będziesz żyć z tego, co kochasz. Serduszko. Wiedz, że trudno jest wymyślić coś nowego, co się jeszcze nie pojawiło. I jest to jak najbardziej normalne. Uwielbiam słuchać argumentów, że nie będę tego robił, bo to już było. Bo to już jest, bo to już ktoś wymyślił. Jest to totalny bezsens, tak według mnie, ja tak uważam. No wpiszę sobie w wyszukiwarkę rosół albo przepis na rosół. Ja jak wpisałam, wyskoczyło mi około 5 milionów wyników. Jest to najbardziej popularna zupa ever, by the way moja ulubiona. Przepisów na rosół jest miliony i ciągle powstają nowe, więc dlaczego nie może powstać nowy content o fotografii, nieruchomościach, bieganiu, o psach? Także taka rada ode mnie, nie kopiuj innych, inspiruj się i spróbuj stworzyć nowe kopie istniejących już rzeczy. A jak wpadniesz na coś nowego, to świat to zauważy, na pewno się odwdzięczy. Dobra, ja wracam do komputera obrabiać zdjęcia. Jeszcze tylko nagram konika, bo tam jest, pokażę wam, choć tak z daleka. Jest konik. I to nie jest film z cyklu, że jak chcę się pozbyć konkurencji, po prostu film, który obrazuje, jak to tak naprawdę wygląda i o tym ci tak naprawdę nikt nie powie. Jeśli masz jakiegoś znajomego, który chce zacząć swoją przygodę z fotografią, koniecznie wyślij mu ten film.